Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo serdecznie witamy. Powoli zapełnia nam się nasz pokój webinarowy na Zoomie. Damy jeszcze chwilę, żeby móc połączyć się z dźwiękiem, żeby technologia nam mogła zadziałać, żebyśmy mogli wspólnie tutaj pobyć. Już widzimy pierwsze dobry wieczór na czacie. Dobry wieczór, witamy jeszcze raz. Można Dobry. nam dać znać, czy słychać, czy widać, czy wszystko technicznie jest w porządku. Albo skąd Państwo jesteście, skąd się z nami łączycie. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za informację, że słychać dobrze. To bardzo ważne, zwłaszcza teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiamy i Wrocław, i Radomsko, i Trzebnicę, i Poznań. Bardzo się cieszymy, że z tak wielu zakątków Polski się Państwo z nami łączą. Dając jeszcze czas właśnie na dołączanie, Mińsk Mazowiecki też się wita, Ełk, Opole, Kobyłka, Mazowsze, coś chyba, jakieś miasto przegapiłam, Białą Podlaską przegapiłam. Serdecznie witamy. Od razu poinformuję, że nasze spotkanie jest nagrywane. Sokołów Podlaski i Katowice też witamy serdecznie. Jest to webinar, więc taka forma komunikacji z Państwem dzisiejszego wieczoru jedynie przez czat, ale oczywiście zachęcamy do tego, żeby na czacie się udzielać, żeby pisać do nas również pytania do naszych wspaniałych prelegentek, które za momencik przedstawię. A widzimy się dzisiaj, dzisiejszego wieczoru, z okazji Festiwalu Internetowego, z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej. W tym roku ten Festiwal Internetowy i Tydzień Edukacji Globalnej odbywa się pod hasłem Pokój dla planety, planeta pokoju. No i musimy przyznać, że bardzo nam ten tytuł i to hasło przypadły do serc. Są bardzo twórcze i takie wieloznaczne te hasła związane z pokojem. A jednym z tematów, którym w ramach tego Tygodnia Edukacji Globalnej się zajmujemy, jest język pokoju. Język pokoju, tak mówimy o empatycznej komunikacji, a dzisiaj trochę może przewrotnie, a trochę nie, uśmiecham się do naszych panelistek. Będziemy rozmawiać o języku pokoju, ale w kontekście konfliktów. Jak do tych konfliktów podchodzić z empatią? Czy je rozbrajać? To pytanie na razie zostawię otwarte. Piękne dzisiaj takie stwierdzenie padało podczas porannego webinarium dla uczniów i uczennic, że konflikty warto opiekować i dzisiaj też te konflikty będziemy opiekować. Zastanowimy się trochę, czym są konflikty, po co nam są konflikty, jak my podchodzimy do konfliktów, my jako dorośli, my też jako nauczycielki i nauczyciele, jakie strategie nam przyświecają, jeśli chodzi o konflikty uczniów i uczennic, młodzieży, dzieci, jakie uczucia, jakie potrzeby się pojawiają, kiedy spotyka nas sytuacja konfliktowa gdzieś blisko. I o tym wszystkim będą rozmawiać nasze dwie prelegentki, dwie praktyczki empatycznej komunikacji, które bardzo serdecznie witam, Katarzyna Dzięciołowska i Alicja Owczarek. Są to, jak już wspomniałam, praktyczki empatycznej komunikacji. Kasia Dzięciołowska jest pracowniczką CEO. Być może byli Państwo na jej porannym webinarze dla uczniów i uczennic, a być może uczestniczyli w zajęciach, warsztatach prowadzonych przez Kasię w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kasia jest trenerką i edukatorką, absolwentką studiów podyplomowych z porozumienia bez przemocy według Marshalla Rosenberga, co dziś jest kwestią dosyć istotną. Uśmiecham się i puszczam oko. Alicja Owczarek jest trenerką komunikacji empatycznej, mediatorką w duchu NVC, czyli w duchu porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, i również dyplomowaną coachką, co też wydaje mi się jakoś istotne i warte podkreślenia. Obie nasze prelegentki są mamami, co też jest
dosyć ważne w kontekście i empatycznej komunikacji, i konfliktów. Jako mama również, praktyczka mama, jak sobie to wyobrażam. Jeszcze taka techniczna rzecz na koniec. Postaramy się wygospodarować 5 minut na jakieś takie pytania dotyczące tej rozmowy o tym, jak reagować na konflikty z empatią. Postaramy się zebrać na czacie Państwa pytania. Oczywiście proszę nie czekać do końca na zadawanie tych pytań. Będziemy je obserwować. Ja postaram się je zebrać. Wiem, że nasze prelegentki też są bardzo uważne, jeśli chodzi o to, co się dzieje na czacie, więc na pewno i te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Więc, żeby nie zabierać więcej czasu, zapraszam serdecznie do rozmowy. Dziewczęta, Kasiu, Alu, oddaję Wam głos. Dzięki wielkie. My w ogóle z Alą się spotkałyśmy na tych studiach o porozumieniu bez przemocy, prawda? Podyplomowych. Tak Dokładnie. jeszcze pokazując różne kulisy panelistek, jej trochę stresujące jest dla mnie to słowo, przyznaję. Słuchajcie, my dzisiaj zaplanowałyśmy to spotkanie jako rozmowę, więc też, tak jak wspomniała Ola, bardzo chętnie Was włączymy w tę rozmowę. Pytania, jak macie, to wrzucajcie na bieżąco, jakoś postaramy się je zagospodarować, a te, których nie zagospodarujemy w naszej rozmowie, to pod koniec jeszcze do nich wrócimy. No i też dlatego, że ten głos jakoś jest w tej rozmowie Wasz, dla nas ważny, to ja bym takie pierwsze pytanie zadała i nam, sobie i Ani. I też Wam. Zastanówcie się i dajcie nam znać na czacie, co przychodzi Wam do głowy, jak w ogóle słyszycie słowo konflikt, jakie myśli, może jakieś uczucia, z czym to się wiąże, i to też jakoś będzie dla nas być może ważne. Z tą myślą Was zostawiam. Zapytam jeszcze, Ale, czy Ty coś na początek chciałabyś dorzucić? Czy już tak wchodzimy? Wchodzimy w temat jak najbardziej. No to tak płynnie. Tak. Alu, co się w tobie pojawia, jak słyszysz to słowo konflikt? Jak ty się z nim masz? Jak dzisiaj słyszę słowo konflikt, bo to ma dla mnie ogromne znaczenie, że dzisiaj zupełnie moje postrzeganie jest inne niż było jakiś dłuższy czas temu, zanim poznałam porozumienie bez przemocy, to na dzisiaj słyszę to tak samo, jak to, że świeci słońce, pada deszcz, ktoś przeszedł, ktoś zapukał do drzwi. To jest, podchodzę do konfliktu jak do naturalnego zjawiska, które się pojawia. Ale nie bez znaczenia jest to, że po prostu mam narzędzia do tego, jak sobie radzić z konfliktami między dziećmi, między dorosłymi. Jestem też mediatorką, więc z tymi konfliktami też mam do czynienia i oczywiście, że często wokół konfliktu są też jakieś trudne emocje, często pojawia się jakaś złość, irytacja, może żal, czasem bardzo długo noszony, więc na pewno to nie jest przyjemne. Natomiast sam konflikt, jeśli jest na początkowej fazie, to ja mówię temu dzień dobry. Po prostu. A Kasiu, jestem ciekawa, co u ciebie się pojawia, jak myślisz o konfliktach? No mnie przychodzą do głowy jakieś dwie rzeczy. Jedna jest taka, że jednak czuję w ciele jakiś ciężar. Że to słowo jak jakoś tak, z jakąś trudnością mi się kojarzy. Też to jest jakaś jedna rzecz. A druga jest też taka, która mi się kojarzy z moim kontekstem zawodowym, gdzie jako trenerka też spotykam się z taką fazą konfliktowania w prowadzeniu grup. I ta faza mi się też z taką dużą ekscytacją z kolei kojarzy, bo wiem, że tam ludzie zaczynają zaznaczać, co jest dla nich ważne, że w końcu wychodzi to, co jest istotne, tak? Bo w tym procesie grupowym jest ileś takich momentów, które tę grupę konstruują, wpływają na to, że ona może dalej pracować. No i tu, jak myślę właśnie na takim zawodowym kontekście, to taka ciekawość duża mi się włącza. Bliskim jest to, co powiedziałaś o naturalności.
Ale jednocześnie, jak teraz sobie o tym myślę, to jak ja te procesy prowadzę, to mi się to kojarzy z odpowiedzialnością. Że to jest taki moment, kiedy mnie jako osobie jakoś wyeksponowanej w tym kontekście, no w moich rękach leży coś też ważnego, żeby jakoś to wesprzeć, ten proces w taki sposób, żeby to konstruktywnie po prostu przebiegło i się zakończyło. Czyli kiedy prowadzisz grupy, to czujesz taką odpowiedzialność, że po twojej stronie leży to, żeby to zaopiekować właśnie. No to słowo zaopiekować, które przyznam, używałam go dzisiaj rano na webinarze i od ciebie je zapożyczyłam, bardzo ci dziękuję, jakoś mi bardzo w tym leży, to znaczy takie opiekowanie się tak i tym konfliktem i tymi osobami jest jakieś takie dla mnie, wiecie, z troską że to, o ten konflikt i o tę sytuację. I trochę to zdejmuje z kolei ze mnie ten ciężar, jako myślę o tym w ten sposób, jak używam tych słów. Ja jestem też w ciekawości, jakie Państwo macie skojarzenia z konfliktem i widzę tutaj chaos, emocje, strach, lęk, coś złego, pewnie niepokój. Ale się też nadzieja pojawia, widzę. Ktoś napisał, gdzie dwie osoby, to konflikt raczej pewny. Pięknie, dziękujemy ci. Zgadzam się z tym, jak najbardziej. Właśnie, tak, bo tam, gdzie ludzie mają marzenia, pragnienia, tam pojawiają się konflikty, bo to jest w dbałości o to, co jest dla mnie ważne. I czasami, ponieważ pochodzimy z różnych czasami kultur, czasami z różnych domów, różne przekonania mamy, różne przyzwyczajenia i nawyki, to te strategie między nami się bardzo różnią, te ulubione sposoby na dbanie o swoje potrzeby. Więc to jest normalne, że się różnimy i jeśli obstajemy przy tej swojej ulubionej jakiejś strategii, to oczywiste jest to, że może być trudno nam z osobą, która ma zupełnie inaczej, albo wręcz albo wyobrażam sobie dzieci też, które chcą tą samą zabawkę w tym samym czasie, no to wiadomo, że no jest konflikt, no bo jest strategia, tak? To jest przywiązanie do tej strategii. A kiedy z ciekawością podejdziemy, a o co chodzi tak naprawdę pod spodem, no to możemy odkrywać coś bardzo ciekawego. No tutaj widzę, że na czacie jeszcze się takie właśnie wątpliwości pojawiają dotyczące samego słowa konflikt. Co tym konfliktem już będzie, a co nie? Tutaj widzę, ktoś różnicuje między różnicą zdań, poglądów, celów, a konfliktem. Ktoś napisał, konflikt to już poważna sprawa między ludźmi. Ja chyba tak mam, ale ja się nie zajmuję zawodowo konfliktami, więc tylko o tym wspomnę, że dla mnie konflikt może być już na takim poziomie w ogóle, że coś dla mnie jest trudne i wchodzę w interakcję z drugą osobą i się spotykamy, ścieramy i to już jest dla mnie konflikt, a z drugiej strony konfliktem jest dla mnie już wtedy, kiedy się kłócimy, tylko jakby jesteśmy w trochę innym natężeniu tego, innej fazie. A jak to wygląda z twojej perspektywy jako osoby, która na co dzień się zajmuje konfliktami? Co byś powiedziała, że już tym konfliktem jest? Widzę to podobnie, Kasiu, że to też jest kwestia natężenia, że z łacińskiego słowa konflikt, to jest z łacińskiego słowa konfliktus, to jest zderzenie. Więc jeśli byśmy mówili o zderzeniach, no to możemy się zderzyć właśnie z różnymi przekonaniami, być może różnymi wartościami i to już jest konflikt. Natomiast to, jak podejdziemy do tego konfliktu i co w konsekwencji się dalej zadzieje w kolejnej fazie, no to już jest właśnie o tym natężeniu. Albo wręcz, no właśnie, bo natężenie może iść tak, że ta natężenie wzrasta albo maleje, w zależności od tego, jak się tym zaopiekujemy właśnie. Tak. I tak, kiedy między ludźmi coś się zaczyna dziać, kiedy właśnie jakoś zderzymy się z tym, że mamy jakoś inaczej, że chcielibyśmy jakoś inaczej niż ta druga strona, ale nie mówimy o tym, bo mam i tutaj różne rzeczy mogą się pojawiać, no to faktycznie
to, co jest między nami, jakaś bariera i trudność, ona z czasem po prostu może narastać. Więc też tak to widzę, że oczywiście mamy skojarzenie też takie, że konflikt to już jest coś wielkiego, ogromnego. Ale to wcale też tak nie musi być zupełnie. Tak też sobie wyobrażam, że może trochę nazwanie konfliktem już czegoś małego, ale co jakby wywołuje w nas emocje, też mogłoby trochę, po pierwsze, znieść jakieś odium, które z konfliktem jest związane, że to od razu jest coś ciężkiego, trudnego, złego, bo nam się to kojarzy, to natężenie jest takie wysokie. Ale jak też jakbyśmy zareagowali wcześniej, tak zrozumiałam też z twojej wypowiedzi, tak to sobie wyobrażam, że jeżeli reagujemy wcześniej i jesteśmy uważni na te pierwsze momenty konfliktu, to też to natężenie może w różne strony pójść, tak? Że możemy też jakiejś sprawności różnych też używania narzędzi doprowadzić do tego, że ten konflikt zmniejszy, czy to będzie ta intensywność tych doznań będzie niższa, tak? Że to... Albo wręcz rozwiązanie konfliktu, bo biorąc pod uwagę, jak porozumienie bez przemocy spogląda na konflikt, to jest, konflikt jest na poziomie strategii, czyli tych naszych właśnie ulubionych sposobów zaspokajania potrzeb, ale kiedy zaopiekujemy się tym i dotrzemy, jaka jest potrzeba po jednej stronie, jaka jest potrzeba po drugiej i one zostaną wzięte pod uwagę, to konfliktu nie ma, po prostu, już. Czyli tak naprawdę nawet nie chodzi o rozwiązywanie, tylko chodzi o zaopiekowanie się potrzebami tych osób, które wchodzą w tę interakcję, tak? Tak, żeby one w ogóle mogły ujrzeć, jakoś wydobyć się, żeby bardzo często osoby nawet, które są w konflikcie, nie są świadome nawet, o co im chodzi, jaka potrzeba za tym stoi, za jakąś właśnie ulubioną, jakąś strategią, albo walczymy o coś. I czasami wydaje mi się, że osoby nawet się już gubią, o co im chodziło tak naprawdę, bo dochodzą do tego tak silne emocje, że mogą być już pogubieni całkowicie. I wtedy ta trzecia strona, jakoś taka obiektywna i neutralna, może pomóc jakby dotrzeć nawet do tego zupełnie jakby tak z innej perspektywy. Jest to dużo łatwiej. Jak rozmawiałyśmy też, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, to gdzieś ważne nam się wydało w ogóle właśnie z czym wchodzimy w ten konflikt, z jakim wyobrażeniem tym, czym on jest, z jakimi przekonaniami dotyczącymi konfliktu, bo rozmawiałyśmy o tym, że to bardzo rzutuje na to, jak potem jesteśmy sami w konflikcie, w sensie jak się zachowujemy, z czym w niego wchodzimy, ale też o tym będziemy trochę więcej mówić dzisiaj, w jaki sposób reagujemy wtedy, kiedy widzimy konflikty między osobami, za które jakoś czujemy się odpowiedzialni w tym roku, w tym sensie, w tym rozumieniu nazwijmy to wprost, kiedy jesteśmy nauczycielami, nauczycielkami, a obserwujemy konflikt uczniów i uczennic. Więc tak sobie myślę, że może warto teraz też to jakoś nazwać, właśnie z jakimi przekonaniami w konflikty wchodzimy, czy w ogóle jakie przekonania mamy na temat konfliktów. I może zacznijmy od takich, które są najbardziej popularne w naszej kulturze i jakbym o to cię poprosiła, żebyś nam zarysowała właśnie. Tak, ja już nawet ujrzałam na czacie takie przekonanie, że to coś trudnego. To coś trudnego. Oczywiście, że w naszej kulturze jest takie przekonanie, że konflikt to coś trudnego, coś, co lepiej unikać. Po co się temu przyglądać, po co to ruszać, lepiej nie. To na pewno jest też takie przekonanie, że konflikty rozpoczynają osoby trudne, jakieś takie, które się awanturują, które szukają dziury w całym, no jakby wokół tych osób, które chcą o coś zadbać, też mogą być przekonania, więc to na pewno. Często jest przekonanie takie, że lepiej, żeby konfliktem zajął się ktoś, kto zasądzi jakąś winę, czyli tak jak w przypadku dzieci, to żeby to był dorosły, czyli nauczyciel, czy rodzic, a kiedy już jesteśmy dorośli, to wolimy, żeby
sąd się tym zajął, tak? No, zgadza się tak, że często po prostu nie chcemy w to wchodzić, lepiej, żeby ktoś zadecydował, kto tutaj jest winny, ale włożę cały wysiłek w to, żeby udowodnić, że ja tutaj mam rację. Więc to na pewno są takie najpopularniejsze przekonania co do konfliktów. I jeśli takie przekonania mamy, to nic dziwnego, że nie chcemy w to wchodzić, że chcemy tego unikać, albo nawet jeśli mamy poczucie, że o pewne rzeczy trzeba walczyć, to w tej walce jest już taka bojowe nastawienie, więc ja wyciągnę cały arsenał swoich, z całej amunicji i idę na wojnę. Więc jeśli mamy takie skojarzenia, no to, to nic dziwnego, że naprawdę tych konfliktów nie chcemy w naszym życiu. Tak sobie jeszcze dzisiaj pomyślałam o tym, że słowo konflikt w ogóle przebija się najczęściej w takiej sytuacji, kiedy są konflikty międzynarodowe, zbrojne, i najwięcej mówi się o tych konfliktach, jakoś przebija się to do naszej świadomości właśnie w ten sposób, więc też możemy mieć trudno z tym słowem, bo kojarzy nam się z cierpieniem, z wojnami, z przemocą. Tak mi to też przyszło, że to takie może mieć swoje początki. Jakoś to mocno we mnie teraz żyje, bo też tworzymy materiały na temat obecnej wojny na Bliskim Wschodzie między Izraelem a Palestyną. I jakoś też mamy taki właśnie pomysł, żeby zaprezentować strony tego konfliktu i odrzeć je gdzieś z tych nawarstwień różnych przekonań i wyobrażeń i pokazać, że za każdą z tych postaw, za każdym z tych strasznych słów, które wypowiadamy sobie, my albo politycy sobie w twarz, stoi coś, co jest niezwykle dla tych osób ważne. To są ich potrzeby, to jest coś takiego, co często było przez lata ignorowane. Tutaj mamy w przypadku tego konfliktu zbrojnego kilkadziesiąt lat takiego, no tak mogę powiedzieć, ignorowania wzajemnego siebie. I tak się też zastanawiam, czy to nie jest jedna z tych rzeczy, do których prowadzi unikanie konfliktu. Że my mamy tak bardzo, boimy się w niego wejść, więc unikamy, więc to się tak nawarstwia i nawarstwia i nawarstwia. I w tym momencie, w którym stajemy naprzeciwko siebie, już nie mamy siły, żeby już nie dajemy rady trzymać tego w sobie, to już nie jesteśmy w miejscu, w którym możemy powiedzieć, tak naprawdę to, czego ja potrzebuję, to jest przestrzeń do życia, dostęp do zasobów, które są mi potrzebne do zaspokojenia potrzeb naprawdę podstawowych, fizycznych. To jest potrzeba harmonii, troska o moich bliskich. Tak, tam jest tyle super ważnych, podstawowych rzeczy, gdzie naprawdę myślę, że na tym poziomie potrzeb nagle wszyscy by się zrozumieli. Nie, że gdzieś mieliby szansę się nawzajem usłyszeć. I jakiś mam taki ogromny żal, jak o tym myślę. I chyba taką też czuję ogromną misję w związku z tym, żebyśmy to wszystko rozpakowywali. Jak to mówisz, to wiesz co, ja mam ciarki na ciele, bo też to uwspólniam, to bardzo marzę o tym. I ubolewam też ogromnie nad tym, że po prostu żeby poznać narzędzia, jak sobie radzić z konfliktami, to naprawdę trzeba być mocno dociekliwym i bardzo chcieć. Tak jak Państwo tutaj, którzy się zgromadzili, prawda? Musieliście się zapisać na webinar, odszukać i znaleźć po prostu sposób na to, żeby poznać, jak sobie radzić z konfliktami. A mimo, że się to, żeby to było dostępne i takie oczywiste, tak jak nauka liter, liczenia, czytania, to jest tak kompetencja bardzo w moim odczuciu ważna, że mi marzy się, żeby to było takie oczywiste, że wiemy, jak się opiekować konfliktami.
Też mi jest to jakoś bardzo bliskie. No. No dobra, to może teraz chwilę pomarzymy. Jak już tak wyszłyśmy właśnie w taką, takie miejsce tęsknoty, ale też nadziei. Zwłaszcza w tym gronie, no bo wyobrażam sobie, że każdy z nas jakieś tam ma narzędzia, żeby właśnie uczyć tego języka pokoju, jak tutaj o tym mówimy, a ty mówiłaś o tej nauce liter i to mi się jakoś tak ładnie połączyło. Jak mówię o marzeniach, to mam na myśli to, żebyśmy sobie powiedziały, jakie przekonania wsparłyby nas w tym, żeby ten konflikt nie był taki ciężki, straszny i trudny, tylko czymś takim, do czego wszyscy podchodzimy właśnie bardziej z nadzieją, jak jedna z osób tutaj napisała, a mniej z lękiem. Choć oczywiście zawsze ten lęk będzie, no bo tu się jakoś odsłaniamy, no to jest, nie chcę się pozbywać, broń Boże, tych emocji, tylko żeby tutaj jakoś więcej takiej, no więcej tego słońca wpuścić w to miejsce. No i o pierwszym, i w związku z tym pomyślałam, to jest dobre miejsce, żeby porozmawiać o przekonaniach, które jeśli będziemy mieli, to po prostu to opiekowanie się konfliktem będzie prostsze. Na pewno już pierwsze padło i podkreślamy jeszcze raz, że konflikt traktujemy, można traktować jako coś naturalnego, no bo to występuje wszędzie. Tak jak znowu ktoś napisał. Dwie osoby, tam będzie konflikt. Czyli pierwsze przekonanie mamy, taka akceptacja, dlatego że ten konflikt może się pojawić i że się w ogóle pojawi. Tak, że gdybyśmy tak naprawdę chcieli zakopywać konflikty i po prostu przykrywać kocykiem i udawać, tego nie ma, to się nie dzieje, to nie, to tak nie działa. To jest naturalne zjawisko, które występuje tam, gdzie właśnie są marzenia, płynie życie, tam po prostu będą konflikty. Więc to jest już pierwsza rzecz, która padła. Ale też to, że są narzędzia do tego, żeby konstruktywnie podchodzić do konfliktu, że konflikty są na poziomie strategii, czyli tych ulubionych sposobów zaspokojenia potrzeb, ale na poziomie potrzeb nie ma konfliktów. Że potrzeby to jest coś, co jest uniwersalne dla nas wszystkich, niezależnie od tego, ile kto ma lat, jakiej płci jest, jakiego wyznania, z jakiego kraju pochodzi, kultury, to jest wspólne dla nas wszystkich, więc jeśli usłyszymy się na poziomie potrzeb i dowiemy się, to konflikty to będzie kwestia, rozwiązywanie konfliktów, to jest kwestia, tak jak Marshall Rosenberg mówił, że jeśli strony się usłyszą konfliktu, to potrzebne jest tylko 20 minut na to, żeby one same znalazły rozwiązanie tego konfliktu. Więc to na pewno jest takie sprzyjające przekonanie. Jeszcze jak mówię o potrzebach, to tak sobie pomyślałam, że ważne, żeby tu wybrzmiało ta równość tych potrzeb. To znaczy, że każdy ma, to jest jak prawo człowieka, po prostu naturalne. Każdy ma prawo do zaspokojenia swoich potrzeb i nie ma tak, że czyjeś potrzeby są ważniejsze, czyjeś mniej ważne. Możemy jakby nie mieć przestrzeni na to, żeby zaspokoić wszystkie w tym momencie, ale wszystkie są warte uznania, dostrzeżenia, nazwania, wyeksponowania i docenienia, nie? Tak. I nawet jeśli nie możemy ich zaspokoić, to chociaż weźmy je pod uwagę. Zauważmy. Powiedzmy o nich, że to jest ważne. Tak, oczywiście. Jak najbardziej. I jeszcze jest takie przekonanie, które myślę, że może wspierać bardzo. To jest to, że za konfliktem może kryć się coś pięknego. Że konflikt to taka szansa. Że konflikt to może brzydko trochę zapakowane, ale prezent. Że naprawdę kiedy rozpakujemy ten prezent i zobaczymy, i ja to nazywam właśnie to, jak to rozpakowywanie, to jest rozpoznawanie, o jakich potrzebach my w ogóle mówimy i o co chcemy zadbać. To kiedy już dowiemy się, jakie potrzeby za tym stoją, to jest piękno dla relacji.
że naprawdę wielokrotnie doświadczyłam tego, że jak ludzie czy dzieci też usłyszą się, co stoi za tym zachowaniem jakimś, czy za tymi słowami, to naprawdę jakoś tak, taka magia się troszeczkę dzieje, jakoś tak to zauważam, że ciało się rozluźnia, że dużo większa jest ochota na to, żeby uwzględniać siebie nawzajem, i to jest coś pięknego. I zachęcam Państwa do tego, żebyście eksplorowali to i mogli tego doświadczyć, bo towarzyszyć w czymś takim to jest piękne doświadczenie. No jakoś niezwykle mnie porusza, jak mówisz o tym może brzydko zapakowanym prezencie i o tym procesie rozpakowywania go. I tu muszę powiedzieć, że jakoś tak ta metafora do mnie bardzo przemawia i rzeczywiście ona już mnie rozluźnia. Już nawet jak nie jestem w tym procesie, to już czuję taką takie wzruszenie w ogóle, jak o tym myślę. Jeszcze sobie myślę o czymś takim, co jest podstawą porozumienia bez przemocy, czyli tak coś, na czym bazuje porozumienie bez przemocy, takie przekonanie i wiara w to, że wszystko, co robimy, my ludzie, jest próbą zaspokojenia potrzeb. Wszystko, co robimy, bądź czego nie robimy, bo tak naprawdę każde działanie, słowa, bądź brak działania, to jest próba zaspokojenia potrzeb. Więc jeśli spojrzymy na ludzi, że tam za tym kryje się potrzeba jakaś i to jest dążenie, i czasem to jest tragiczna naprawdę strategia, żeby zaspokoić te potrzeby, ale naprawdę, kiedy włączymy taką ciekawość, tam coś ważnego jest. To dziecko mówi o drugim, że jest głupie. To o co chodzi? Nie? Tam się pod tym coś kryje. Bardzo trudno czasami od razu rozpoznać, jaka potrzeba za tym stoi. Ale naprawdę zachęcam do takiej ciekawości i odkrywania, tak jak taki Sherlock z taką z lupą patrzenia, że na pewno za każdym działaniem jest ukryta potrzeba i próba zaspokojenia tej potrzeby. Taki detektyw żyrafa, o, byśmy tak, mogli powiedzieć językiem porozumienia bez przemocy. Jak mówimy o tej ciekawości, to mam propozycję, żeby zerknąć tutaj na czat, bo pojawia się coś, co mi się wydaje ciekawe właśnie do rozpakowania tą metodą. Tutaj Jan napisze, jest jednak warunek, by dwie strony chciały rozumieć tę drugą, a nie tylko przeciągać linę na swoją stronę. No i z jednej strony myślę sobie, że tak, to słynne marszalowe, nie wiem, czy słyszeliście, można mieć rację albo relację. I musimy trochę odpuścić z racji, jeśli chcemy mieć relację. Mi się kojarzy, ale też włącza mi się takie pytanie, jeżeli ta druga osoba chce przeciągać linę na swoją stronę, to co się za tym może kryć? Jeżeli ja jestem w jakimś konflikcie i chcę udowodnić moją wyższość argumentami na przykład, a nie chcę usłyszeć tej drugiej osoby i tego, co ona ma do powiedzenia, to być może tam stoi jeszcze jakaś moja potrzeba, może coś moje nie było usłyszane. Tak. I to jest trochę taki, jak powiedziałaś, tragiczna próba zaspokojenia jakiejś potrzeby bycia ważnym. Tak, absolutnie. Prawda? Absolutnie. Zauważonym, usłyszanym. Bardzo często ja widzę w tych tragicznych próbach zaspokojenia potrzeb potrzebę poczucia własnej wartości. Tak, to jakoś, kiedy myślę nawet o hejcie, który się pojawia w internecie, czy nie tylko, bo w offline również on się pojawia, to najczęściej, co ja zgaduję, co może być pod spodem, to próba jakoś tak podbicia swojego poczucia własnej wartości, że gdzieś coś tam jest z tym temat do przyjrzenia się. Tak, tak to widzę, ale bycie zauważonym jak najbardziej również, absolutnie. I takim ważnym.
Tak westchnęłam przy tym poczuciu własnej wartości, jak powiedziałaś, bo z jednej strony to jakoś jest taka uwaga bliska mi, żeby szukać w tym kierunku, ale z drugiej strony sobie myślę, że tak dużo w naszym młodzieńczym życiu jest takich przekazów właśnie, że robimy coś źle, które wpływają na nasze poczucie wartości, że nie mamy głosu, bo nie mamy, nie wiem, 18 lat, nie dokładamy się finansowo do tego domu, czy coś takiego. Nie, to są jakieś takie schematy, które pewnie każdy ma swoje, bo podejrzewam, że każdy gdzieś tam gdzieś buduje to, znaczy wiem, że każdy z nas buduje cały czas swoje poczucie wartości w oparciu o różne rzeczy. No i konflikt, wchodzenie w konflikt może być po prostu taką strategią, próbą załatania tych dziurek, które przez lata powstały w tej potrzebie naszej. Tak, tak, tak. Też tak to widzę. I to jest smutne, oczywiście, że tak. Tragiczne, absolutnie, tak. No bo tragizm też polega na tym, że te osoby, które w ten sposób działają i zachowują się, one i tak nie zaspokoją swojej potrzeby. I na tym ten tragizm polega, że to jest próba, tragiczna próba, bo raczej jest mała szansa na to, że ta potrzeba zostanie zaspokojona. Więc też tak na to patrzę. Też widzę, jak jesteśmy jeszcze w tej sferze przekonań, to widzę tu jeszcze jeden komentarz na czacie. Obawiam się też, że konflikt w rozumieniu odpakowania może nas kosztować mnóstwo energii, nie zawsze zakończonym na relacją, czyli że nie ma tej nagrody na końcu, tej satysfakcji z tego odpakowywania, bo chyba też jesteśmy uczeni od zawsze, żeby konfliktów unikać, a nie, że mogą one być ciekawym doświadczeniem. Tak. Tak, zgodzę się z tym, że jeśli to nasilenie, natężenie, o którym wcześniej mówiłyśmy, konfliktu jest już na dosyć wysokim poziomie, to próba odpakowywania tego prezentu, ale nawet nie próba, tylko odpakowywania tego prezentu może być bardzo energochłonne, oczywiście. Oczywiście, że tak, bo towarzyszą w tym silne emocje. Więc w zależności, kto towarzyszy temu konfliktowi, czy to jest właśnie osoba, która jakoś potrafi przyjąć czyjąś złość, albo czyjąś frustrację, albo czyjś smutek, to na pewno jest to o wiele łatwiejsze, ale jeśli to nasze jakoś... Mam takie słowo, tylko nie wiem, czy ono dobrze będzie. Chcę być dobrze zrozumiana, a nie wiem, czy dobrze, ale to sprawdzimy później. Jeśli nasze okno przyjęcia, czyli takiej akceptacji na to, ile możemy znieść czyjejś złości, czyjegoś strachu i różnych innych emocji, jeśli to okno nasze na te emocje jest dosyć pojemne, szerokie, to jest nam o wiele łatwiej towarzyszyć też w takich sytuacjach. Ale jeśli mamy takie wąziutkie okno przyjęcia na czyjąś złość, to może być nam naprawdę bardzo trudno. Więc to jest jeszcze taki temat do zaopiekowania, jak ja się mam z różnymi emocjami, które się u innych pojawiają, jak i u mnie. Ale to jest taki troszeczkę już temat z gwiazdką, na być może jakby rozwinięcie, ale może już niekoniecznie dzisiaj, chociaż no nie wiem, Kasiu. No, przyznam, że taka jestem rozdarta, bo z jednej strony jeszcze widzę, że tutaj to jest taka rzecz, która może nas mocno dotyczyć, nie? Bo w takiej roli wspierania młodych ludzi, ja to też bardzo widzę jako mama, jakby to jest ważny wątek, nie? W sensie ile mamy, to się wiąże z naszymi zasobami, z naszą, ja z kolei to gdzieś tam słyszałam o zdolności kontenerowania, no bo jednak te emocje, które wypływają w tym konflikcie z różnych stron, tutaj Asia, Joanna dalej napisała o możliwości zapanowania nad złymi emocjami, tak? Jeszcze takim kontekście. No to jest cały taki wątek też bycia w empatycznym kontakcie ze sobą. I bez tego nie da się towarzyszyć tej drugiej osobie.
Tak, i zatrzymałabym się przy dwóch aspektach. Pierwsza to jest złe emocje, a druga jak sobie radzić z tym i jak wspierać osoby w tych emocjach. I to, co mi też bardzo pomaga i jestem ciekawa, Kasiu, czy tobie również, to to, jak Porozumienie bez Przemocy podchodzi do emocji. I to jest takie troszkę inne podejście niż przy innych podejściach, albo to, co się tak ogólnie mówi, że są właśnie złe i dobre emocje. W Porozumieniu bez Przemocy nie ma złych i dobrych. One wszystkie są okej, one są wszystkie neutralne, tylko dzielą się na nieprzyjemne i przyjemne. Czyli świadczą o tym, że nieprzyjemne świadczą o tym, że jakaś nasza potrzeba czy potrzeby nie są zaspokojone, a te przyjemne wtedy, kiedy te nasze potrzeby są zaspokajane. To, bo mi bardzo pomogła zmiana perspektywy też patrzenia na te emocje, że nie ma złych. Każda emocja służy jakiejś daniu nam informacji, więc wszystkie przyjmujemy z akceptacją, znaczy akceptujemy te emocje i wtedy jest nam o wiele trudniej w ogóle towarzyszyć też. I druga kwestia, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to jak wspierać młodych, czy w ogóle osoby, które są w silnych emocjach. To przypominam sobie takie badanie, które specjalistyczne, które pokazywało poziom, jakieś współczynniki w ciele pokazywały, co się dzieje, kiedy człowiek jest, nie wiem, w złości albo w smutku i to natężenie jest dosyć duże. I doświadczenie jakby pokazało, że samo nazywanie emocji mocno wpływa na regulację tych emocji. I ja sama zauważam to w obecności swoich dzieci, kiedy ja nazywam to, co się dzieje, albo zgaduję, bo przecież mogę nie trafnie zgadywać, ale widzę, że kiedy podejmuję próbę zgadywania i moje dziecko mówi, nie, nie czuję teraz tego, czuję to, to ja też widzę, jak ciało się rozluźnia. Więc to jest też taka informacja, która bardzo wspiera i bardzo pomaga, bo to jest bardzo, coś bardzo prostego. Samo nazwanie, jest ci smutno teraz, tak? Albo jesteś niezadowolony, albo czujesz teraz złość, a jesteś zniecierpliwiony, jesteś rozdrażniony. Rozdrażniona, jesteś smutna teraz. To samo to, że ktoś to widzi i jest to nazwane, to już bardzo dużo robi. Tak, mam jakąś jeszcze potrzebę uporządkowania tego przejścia, bo trochę mówiliśmy o przekonaniach i myślę, że trochę jesteśmy wciąż w przekonaniach, tym razem dotyczących właśnie emocji. Dzięki wielkie, że to podniosłaś, bo coraz więcej się to już o tym mówi. Też widziałam, chciałam to podkreślić, że tam Joanna napisała złymi emocjami, bo gdzieś jakby mamy świadomość tego, że te złe i dobre to już jest podział, który nie działa, ale nie działa no, dlatego, że jest nieskuteczny po prostu w myśleniu o emocjach, tak? Nie odpowiada na to, jak one rzeczywiście funkcjonują. Ale wydaje mi się, że wciąż poza tym nazywaniem, kolejnym krokiem jest przekonanie o tym, co powiedziałaś i chciałam to bardzo mocno podkreślić, że emocje dają nam informacje. I ich nasilenie też nam daje informacje, na przykład o tym, jak bardzo ktoś pragnie swojej dotrzeć do swojej potrzeby i jak bardzo nie może tego teraz zrobić. Więc w tych przekonaniach jakoś to jest dla mnie bardzo ważne, żeby to podkreślić i nie traktować też w konflikcie emocji jako czegoś niepotrzebnego, do zignorowania. Nie dotykamy tematu emocji, bo to wyeskaluje. Właśnie nie, szukajmy takich sposobów, żeby móc się dogadać, ale jednocześnie dać tym emocjom być. I ja jakoś bardzo mam duży kłopot w ogóle z takim określeniem, którym się też spotykam, kontrolowania emocji, bo jakieś mam takie poczucie, że im bardziej próbujemy je kontrolować, tym one bardziej chcą nam powiedzieć, jesteśmy tam. Jestem tu, tak? Zauważ, że coś się dzieje nie tak, a ja je tam cisnę. No i z tego poziomu, tu chciałam przejść do tego narzędzia już, o którym mówiłaś bardziej, tak? Tego nazywania emocji, że to jest taki sposób z poziomu regulacji.
regulacji. I do tego jakoś mocno chcieliśmy się odwołać i może mogłabym dorzucić coś z tego poziomu CO-owego w tym miejscu, bo właśnie jeśli chodzi o regulację emocji, redukcję stresu, czy takie metody, które wspierają dzieci w trudnych doświadczeniach i jakoś pomagają je przetworzyć, być z nimi, ale jednocześnie w konstruktywny sposób się z nimi spotkać, a nie je usunąć, no to jest nasz kurs o regulacji stresu, redukcji stresu, przepraszam. I widziałam, że tam któraś z Was już zapytała o to i Ola odpowiedziała o inny nasz program, to chciałam tylko dać znać, że my z Alą przygotowałyśmy dla Was taki skrypt, który będzie trochę, mogę powiedzieć, podsumowaniem naszej rozmowy, trochę uzupełnieniem, bo będzie tam trochę rzeczy z poziomu tego, o czym mówimy, ale trochę też dodatkowych. I tam też możecie sobie zerknąć między innymi na te programy, które mamy, które wspierają tę sferę emocjonalną, społeczną u dzieci i młodzieży. Więc tam taki rzut oka też zachęcam do tego. Ja bym nazwała, że ten skrypt to też taka ściągawka do tego, o czym mówimy i być może coś nie wybrzmiało tak bardzo, albo wiadomo, że jak słuchamy jakby rozmowy, jesteśmy na spotkaniu, to różne rzeczy nas rozpraszają i tam zawsze można zajrzeć i sobie jakoś zintegrować tą wiedzę, która się dzisiaj tutaj pojawia. Więc tak, nazwałabym to też taką ściągawką. Dzięki. Dzięki. Słuchaj, tak myślę, że jesteśmy w takim miejscu, że powoli naturalnie przechodzimy do narzędzi. To zerknęłabym na czat, czy tam coś się jeszcze pojawiło, co możemy jakoś, nie chcę nadużywać tego słowa, zaopiekować, ale jakoś tak mi zostało w głowie. Weszło, ale też myślę, że to piękne, no bo trochę tak jest, że też my tak jesteśmy tutaj z intencją opiekowania jakichś też waszych potrzeb, no w sumie. I swoich też oczywiście, bo tej intencji nie da się wyzbyć. Tak. Dobra, tutaj czytałam o tym, jak Joanna powiedziała, pisała. Justyna jeszcze dodaje, że zgadza się z tą emocji, że niektóre z nich, te tu, które Ala mówiła o nich jako nieprzyjemnych, mogą prowadzić do eskalacji konfliktu. Gdy uczestnicy konfliktu są zdominowani przez silne emocje, łatwo mogą stracić zdolność racjonalnego myślenia, podejmowania zrównoważonych decyzji i to może prowadzić do wzrostu napięcia i utrudniać znalezienie rozwiązania. W tym kontekście mi jakoś bardzo służy, ty też wspomniałaś o tym w naszych notatkach, ale to podejście Ricka Hansona i takie neurobiologiczne, mówienie o tym, że możemy być, że właściwie dostępne są w naszym układowi nerwowymi BEM-u dwa sposoby działania. I co, może ci oddam głos, żebyś opowiedziała o tym responsywnym i reaktywnym trybie. Tak, chociaż bliżej mi teraz jest do tego też, co tutaj pani Justyna napisała, bo ja jestem bardzo też, ostatnio jestem bardzo zafascynowana neurobiologią i oczywiście Rick Hanson też o tym mózgu i jak najbardziej tak, ale to, co mi też bardzo posłużyło w kontaktach z moimi dziećmi, to że i w ogóle z ludźmi, to jeśli pojawiają się silne, trudne emocje, bardzo często na skutek jakichś wcześniejszych doświadczeń, czyli coś, co jest zapisane w ciele migdałowatym w mózgu, gdzie nie mamy tej pamięci takiej jawnej, to nawet ten bodziec, który się pojawia, może być nieadekwatny do zachowania i możemy się dziwić, ale o co tutaj chodzi, co to za reakcja, przecież nic się nie stało tak naprawdę, to kora przedczołowa, która odpowiada za myślenie, racjonalne myślenie i dostęp do wszystkich naszych takich zdolności, które my mamy jako ludzie, jest odcięta. Po prostu kora przedczołowa jest odcięta w silnych emocjach. Po prostu układ limbiczny bierze górę
i absolutnie w silnych emocjach nic do nas nie dociera. Żadne tłumaczenie, żadne rady, nic z tego nie działa. Nie działa też uczenie się, nie przyswajamy, więc to jest taka, jeśli tutaj jesteśmy w tym kontekście, to jest też moim zdaniem dosyć istotna informacja, że kiedy pojawiają się bardzo silne emocje strachu, złości i różne tego typu emocje, to absolutnie nie mamy dostępu do tego, żeby przyswajać wiedzę, żeby w ogóle cokolwiek do nas docierało. Więc mi jest bardzo teraz, na tu i teraz bardzo blisko do tego, że to, co powoduje, że zaczynamy mieć dostęp do tej kory przedczołowej, to jest to właśnie mówienie o emocjach. To jest empatia. Czy to jest tak, że teraz czujesz złość, bo bardzo ci zależy na... I teraz przykład, przychodzi mi jakoś akceptacja, albo już można mówić, bo bardzo ci zależy na tym, żeby czuć się dobrze w naszym towarzystwie. O, to tak jakby a propos, że tak można inaczej nazwać akceptację. I w momencie, kiedy dziecko czy dorosły słyszy to, to automatycznie zaczyna mieć dostęp do tej kory przedczołowej, gdzie jest myślenie i dostęp do właśnie tej... No to jest z tych różnych zdolności, które my mamy jako ludzie. Nie wiem, czy to jakoś odpowiada na to pytanie, Kasiu? To pewnie pytanie trochę do Justyny, do jej komentarza, ale dla mnie to jest jakoś tak, fajny sposób na wytłumaczenie tego, bo my często próbujemy zareagować tu i teraz, rozwiązać sprawę, zanim damy przestrzeń na tym emocjom, na wybrzmienie, na bycie usłyszanymi i dopiero na regulację, nie? Bo one jakby, ta empatia polega na tym, że jakby mamy, wiecie, to jest taki naturalny mechanizm też koregulujący, że my jako ludzie, tym stadnym bycie, jesteśmy tymi społecznymi istotami i wzajemnie na siebie mamy taki wpływ i to bycie zauważonym przez drugą osobę, no to też jest trochę tam taka z tego podziału tej magii, o której mówiłaś, nie? Więc bardzo po jakoś w tych narzędziach mi się wydaje, że warto sobie uwzględnić to zgadywanie emocji, nazywanie ich, ale też pamiętać, żeby dać przestrzeń, też tak jak wspomniałaś, a chciałam to podkreślić jeszcze, na to, żeby ta osoba się nie zgodziła z naszym zgadywaniem, tak? Znaczy... Słyszę tam, czy widzę, że jesteś zły z powodu tego, że no nie wiem. Co się wydarzyło między tobą a twoim kolegą na przykład, nie? Tak. No i ktoś może powiedzieć, nie jestem zły, jestem bardzo smutny, tak? Albo pójść w rozżalenie, nie? I gdzieś tam zgadywać, jakieś mieć takie poczucie, że jest troszeczkę w innym miejscu i żebyśmy mieli gotowość na usłyszenie tego, jak wchodzimy w to miejsce, nie? Tak, i to, co też bym w tym miejscu chciała bardzo podkreślić, to nie ma znaczenia, czy my dobrze trafimy, czy źle. Czy my dobrze trafimy z emocją, czy z potrzebą, bo tak naprawdę, jeśli nie trafimy, to i tak ta osoba, która jest w tych silnych emocjach, kiedy odpowiada i mówi, nie czuję teraz złości, teraz czuję smutek, chociaż mówię teraz z takim natężeniem, gdzie nie, wydaje się to być nieautentyczne teraz, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to i tak tej osobie daje tą koregulację, to połączenie ze sobą, że zadaje sobie pytania, czy to jest złość, nie, to jest smutek i już się pojawia rozluźnienie, być może. Nie musi od razu się pojawić to rozluźnienie, ale też chciałabym zdjąć presję z tego zgadywania, czy tych emocji, że możemy, naprawdę mamy prawo i przestrzeń na to, żeby nawet nie trafiać, żeby pudłować z tym i że to jest jak najbardziej w porządku, to i tak będzie służyło. Dzięki. To mi się wydaje jakieś super ważne, zwłaszcza w kontekście takim nauczycielskim, gdzie moje doświadczenie byciu nauczycielką, bo mam takie doświadczenie, jest takie, że ja muszę wszystko wiedzieć, nawet jeśli chodzi o cudze emocje, a tutaj nie, jakby mamy tę przestrzeń. Tu jeszcze Joanna podrzuca taki pomysł, żeby użyć humoru jako sposobu na regulację, to wchodzi taka przestrzeń, też były badania na ten temat i jakby to jest jakoś neurobiologicznie uzasadnione, naszego podejścia Resonant Healing, o którym też wspomniałaś, Sary Payton i jej książki
W jej książce można trochę znaleźć na ten temat, towarzyszyć sobie z towarzyszę sobie z życzliwością, tak? Dokładnie. Możecie też do niej zerknąć, polecamy. I tam humor był rzeczywiście jako jedna z opcji, które wspierają w takim rozładowywaniu napięcia, jak pamiętam. Pamiętam, że było przeklinanie. Przeklinanie. To bardziej tak. Przeklinanie i poezja. Tych języków rezonowania jest 9. Humor akurat tam w tym się nie pojawia i myślę sobie, że humor będzie czasem bardzo sprzyjał, ale bym dała gwiazdkę na to, bo jeśli to humor będzie miał za zadanie jakoś tak odwracać uwagę i dać znać, zajmij się teraz tym tutaj, tym śmiesznym i odsuń to, co jest ważne dla ciebie, to może być to źle przyjęte. Tak sobie myślę, że może być i taka sytuacja, a może być i taka sytuacja, że faktycznie to pomoże. Więc takie do posprawdzania. Dobra. Dzięki za to uzupełnienie. Słuchajcie, jest jeszcze jedna Anny wypowiedź, do której chciałabym się ustosunkować i potem już przechodzimy do narzędzi, dobra? Pilnuj mnie, Ala, żeby tutaj nic nie uciekło. Trudno utrzymać zachowania asertywne dla nas, aby nie przenieść na siebie negatywnego wzburzenia. No i to jest moim zdaniem trochę o towarzyszeniu tym osobom. To znaczy, jeżeli chcemy, wiecie, jeżeli my naprawdę towarzyszymy i one czują, że jesteśmy ich sojusznikami, prawda? To mi się wydaje, że o ile mają zgodę na naszą interwencję i być może to nas wprost prowadzi do rozmowy na temat tego, jak w takim razie interweniować. Może rozpracujmy ten wątek. Pójdźmy w tym kierunku, co? Tak i jak najbardziej jestem za tym, tylko jakoś mi też przychodzi temat przy okazji tej wypowiedzi o braniu odpowiedzialności za uczucia innych. To jest też dosyć istotne, że oczywiście my jako ludzie mamy ogromny wpływ na siebie. Jak najbardziej tak. Tylko fajnie mieć świadomość też taką, że każdy odpowiada za swoje emocje, bo to emocje zależą od stopnia zaspokojenia moich potrzeb, każdego człowieka. Więc to nie ode mnie zależy, jaki poziom zaspokojenia potrzeb ty, Kasiu, będziesz miała, prawda? Więc ja nie biorę odpowiedzialności na siebie za twoje emocje, dlatego że no to ty masz te potrzeby i wiesz, jakie masz potrzeby i co możesz zrobić z tymi potrzebami. I oczywiście ja mam wpływ na ciebie w jakimś stopniu. Jeśli bym ci teraz powiedziała coś, jakiś trudny komunikat, to wiadomo, że to wpłynie na ciebie. Natomiast to, jak zinterpretujesz ten komentarz, to już zależy od ciebie. Więc jakby tutaj taki wątek jeszcze odpowiedzialności za uczucia bym chyba tutaj dorzuciła. Też taki temat do rozwinięcia, ale myślę, że też bardzo istotny w kontekście towarzyszenia innym, że kiedy będziemy brać emocje innych ludzi na siebie, to może być bardzo obciążające i faktycznie bardzo, bardzo trudne. Ale tak. Dobra, już chciałam pociągnąć to dalej, ale rzeczywiście to jest duży wątek. No dobra, to w takim razie, kiedy, jak widzimy konflikt dwójki młodych ludzi i pierwsze pytanie, które ja sobie stawiam, to czy interweniować? Czyli kiedy? Kiedy interweniujemy? Ja sobie wyobrażam, że pierwsza odpowiedź na to pytanie mogłaby brzmieć na przykład w kontekście trochę też naszych rozważań, które tutaj wracają sinusoidalnie, wtedy, kiedy mam zasoby i siłę to zrobić, tak? Znaczy, kiedy czuję się w miejscu, w którym jak zainterweniuję, to ja będę mogła to udźwignąć. Tak, to jest bardzo ważne, kluczowe wręcz bym powiedziała. Tak, absolutnie. To jest pierwsza rzecz. Drugi aspekt, który jest istotny, to czy te osoby mają zgodę, czy to będzie służyło tym osobom. I tu też chyba, że ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo jest zagrożone. No to wtedy jakby
Tu nie mamy wątpliwości, że interweniujemy i nawet w takim sensie nie jako mediator, tak, mediator, natomiast tak z takiego miejsca ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa, stop, mówimy stop, stop. Nawet ja to robię, jeśli u moich dzieci coś się dzieje i niekoniecznie wchodzę w rolę mediatora, tylko po prostu halo, nie, nie mam zgody, stop, nie tak. To rozumiem z pozycji dorosłego, wtedy kiedy z dziećmi mamy do czynienia, to właściwie chyba jednak pierwsza rzecz powinna być zrobiona. Nawet jak ja nie do końca mam zasoby, to i tak tutaj nie, odpowiedzialność jest moja troszeczkę, no tak, tak na składzie ta sytuacja w tej roli za zdrowie i życie. Czyli dobrze, że dzięki, że to o tym wspomniałaś. Wtedy na pewno interweniujemy, tylko rozumiem, że niekoniecznie wtedy mediujemy, tylko po prostu wchodzimy w tę sytuację tak, żeby zadbać o zdrowie i życie tych osób. Dokładnie, tak. Więc to jest taki jeden aspekt, a powiedziałam o zgodzie osób, które są w konflikcie. To w skrypcie macie Państwo też właśnie takie wskazówki, co robić i tam jedną z tych wskazówek to jest takie umówienie się z grupą, z klasą na pewne zasady, więc coś, wydaje mi się, że to daje takie ogromne bezpieczeństwo, że jeśli będzie konflikt, to być może będzie taka sytuacja, że któraś ze stron, bo wyobrażam sobie, że dzieci naprawdę też mogłyby wchodzić w rolę mediatora i mieć te kompetencje i oczywiście potrzebowałyby tam zapoznać się z tymi narzędziami, ale naprawdę to może być realne. Zresztą nawet macie Państwo w skrypcie też odnośnik do materiałów Uczeń mediatorem. To się nawet tak nazywa, więc jest cały program nawet jak to zrobić. W każdym razie, wracając, potrzebujemy zgody na to, żeby być tą trzecią stroną w konflikcie. A jeśli zaczynamy i mamy tą zgodę, to też powiedzieć, po co my to robimy, jaka jest nasza intencja. Warto sobie w ogóle zadawać takie pytania, po co my chcemy wchodzić w konflikt jako trzecia strona. Na czym nam najbardziej zależy? Więc warto, żeby te osoby, które są w konflikcie, też to wiedziały, że dbamy tutaj o harmonię, o to, żeby wszyscy w naszej grupie czuli się dobrze, żeby byli jakoś wzięci pod uwagę i żeby była harmonia po prostu. Tak. Nie wiem, czy Kasiu jakoś proszę Cię o uzupełnienie, jeśli coś pominęłam, jeśli coś wymaga jakoś doprecyzowania. Nie wiem, czy to wymaga doprecyzowania, ale taką mam jeszcze myśl, że może warto to zaznaczyć, bo trochę rozumiem to, co powiedziałaś, też dąży do tego, że opiekować się konfliktami możemy jeszcze zanim one się pojawią. Mówiłaś o tych zasadach w klasie panujących, na które się umawiamy. Wyobrażam sobie ten proces tak, że możemy dużo zrobić na zimno, zanim konflikt się pojawi, przygotować klasę, dać sobie przestrzeń na wypowiadanie się, na usłyszenie siebie nawzajem. Trochę modelowanie tego, o czym tu pisałyście, pisały nasze uczestniczki, o tym, co jest trudne, w sensie po prostu budowanie tych pozytywnych przekonań na temat konfliktu wśród młodzieży, z którą pracujemy, żeby potem, jak ona spotkała ten konflikt, to mogła z tymi przekonaniami pozytywnymi, wspierającymi na temat konfliktów wejść w sam, chciałam powiedzieć ogień, ale no wiemy, że to niekoniecznie musi być ogień, to po prostu czasami jest taka niezgoda w środku nas, którą mamy i którą chcemy zakomunikować, czyli takie konstruktywne, asertywne komunikowanie tego, co w nas się dzieje, to może być coś, co możemy ćwiczyć bez sytuacji konfliktowej, prawda? Tak, jak najbardziej. Tak wyobrażam sobie, że w grupie, w klasie mogą być takie godziny poświęcone nawet temu, żeby brać różne rzeczy do sprawdzania, do ćwiczenia,
takie robić laboratoria nawet i że osoby jakoś siadają i mówią, co jest ważne, albo właśnie kiedy pojawiają się jakieś takie pierwsze oznaki, że coś tutaj jest nie tak, jakieś czarne chmury są nad kimś i można po prostu to sprawdzać, zanim zacznie się coś robić większego, tak, jasne. Tutaj też sobie myślę, żeby wspomnieć o tych klubach dobrej rozmowy, o których Ola tam zasygnalizowała, że to też może być fajne właśnie laboratorium, jak ty nazwałaś, taka przestrzeń, ale też godziny wychowawcze mogą być po prostu taką przestrzenią do budowania tych emocjonalno-społecznych, społeczno-emocjonalnych, mówi się po polsku, kompetencji. No dobra, czyli trochę możemy zrobić właśnie na zimno, żeby się pouczyć o sobie w tym kontekście, zanim konflikt się pojawi. Potem konflikt się pojawia, sprawdzamy, czy czyjeś zdrowie, życie jest zagrożone. Jeśli nie, to jeśli tak, to ingerujemy od razu. Jeśli nie, to sprawdzamy w sobie, na co nas teraz stać i co ja mogę z siebie dać. I sprawdzam sobie i dochodzę do wniosku, że dzisiaj jestem w na tyle dobrym miejscu, że mogę towarzyszyć tym osobom w konflikcie, że te emocje, które w nich są, dam radę, że mam to okno przyjęcia, tak to nazwać, tak. Że mam je wystarczająco szeroko otwarte, żeby z tymi emocjami ich pobyć. No i powiedziałaś, że pierwsza rzecz, którą robimy, to pytamy o zgodę jakoś na wejście. Jak możemy to zrobić? W sensie, mogłabyś jakiś przykład podać? Jak to możemy zrobić? Widzę, że coś tutaj między wami się dzieje i chciałabym jakoś wesprzeć was w tym usłyszeniu siebie nawzajem. Czy macie na to zgodę? Na przykład takie zdanie. Jeśli jest zgoda na to, chociaż wcale nie musi być, nie? I za tym nie, też może stać jakaś ważna potrzeba. Więc to jest tak, że nawet jeśli słyszymy nie, to możemy się zaciekawić. Aha, nie. I co tam jest pod tym nie? Jakieś może być pytanie. Nie chcesz, żebym towarzyszyła wam tutaj w tym konflikcie, bo obawiasz się o coś? I takie też jakby uruchomić swoją ciekawość, bo wszystko, co robimy, każde nie jest również zaspokojeniem jakiejś potrzeby, być może bezpieczeństwa, być może spokoju, być może jeszcze jakieś nawet inne potrzeby stoją za nie, ale zawsze za tym nie również stoi jakaś potrzeba. Ale przypuśćmy, że jest zgoda obu stron i wchodzimy. A jeśli wchodzimy, to na początku też jest ważne to, żeby powiedzieć po co. Po co ja w ogóle chcę być tą trzecią stroną? Na czym mi zależy? Więc warto sobie też na zimno, przed wchodzeniem kiedykolwiek w mediację, zadać to pytanie. Na czym mi zależy, kiedy ja wchodzę między uczniów, kiedy chcę wejść między uczniów, kiedy chcę zobaczyć, że zależy mi na spokoju i na tym, żebyśmy w klasie, w naszej grupie współpracowali, żebyśmy się czuli ze sobą dobrze. Być może to o to chodzi. I jeśli tak, to ważne, żeby te osoby usłyszały, na czym nam zależy. I to jest już taki pierwszy krok. I nawet bym poszła, co dalej można z tym zrobić? Nie wiem, czy to jest dobry moment. No tak jeszcze jakoś eksploruję w swojej głowie to, dlaczego właśnie wchodzimy. Bo jak myślę sobie o takim przekonaniu, z którym mogę wejść, że ja mam jako dorosły odpowiedzialność, więc muszę tutaj szybko ten konflikt rozwiązać, żeby jakoś tę moją odpowiedzialność stało się zadość, to sobie wyobrażam, że może mi wtedy po prostu zależeć po pierwsze na spokoju, żeby to było, żeby nie było słychać tego konfliktu, nie, żeby nie było go widać, żeby on nie przeszkadzał mi, no i też jakoś innym osobom. Ale może mi też, na czym może mi jeszcze zależeć? No jak ja usłyszałam, Kasiu, od ciebie odpowiedzialności dorosłego,
I takie nawet automatyczna reakcja, z którą ja się spotykałam jako młodsza, już dawno, dawno, dawno tam uczennica albo dziecko, to takie, co tutaj się wydarzyło, kto zaczął? Kto zaczął, to już może być takie bardzo trudne i wycofujące dla tych osób, które są w konflikcie. Więc jeśli mamy takie przekonanie, że my tu jesteśmy od tego, żeby zasędziować, kto tutaj jest winny i kto zaczął, no to może być trudne. To ja już widzę bardzo dużo zagrożeń, jakby jeśli mamy takie podejście. Natomiast nawet nie, jeśli jest odpowiedzialność, to może być po prostu stać za tym taka chęć i łatwość po prostu we współpracy, w prowadzeniu nawet lekcji, że może być łatwość, spokój, stać za tym. I to, że takie uwzględnianie, równe szanse, że wszyscy tutaj jesteśmy ważni i że chcemy naprawdę każdego usłyszeć i potrzeby wszystkich są tutaj ważne. Więc zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. I tak jak mówisz, to jakoś mi się pojawia nie, i chciałam sprawdzić, czy to jakoś się zgodzi z tym, co masz na myśli, że jak sobie zadamy pytanie, dlaczego ja chcę wejść, dlaczego ja chcę jakoś zareagować, i jeżeli wśród tych odpowiedzi, których może być tam dużo, tak, o tym też słyszę, że mówisz, pojawi się, że to jest jakaś moja chęć towarzyszenia tym osobom w trudnej dla nich sytuacji i jakaś chęć dania im mojej uwagi, uważności, uznania ich potrzebom, to wtedy wychodzę z takiego miejsca, które będzie im sprzyjało. Tak. Dobrze. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. I tak przyszła mi myśl, która mi już uciekła i znowu przyszła. Jeśli wejdziemy z taką intencją, o której mówiłam wcześniej, takiego trochę sędziowania i takiego szybkiego rozstrzygnięcia i takiej presji nawet, to możemy chcieć trochę popędzać, trochę rozwiązywać za nich i to też może być trudne i nawet powodować, że następnym razem uczniowie nie będą chcieli już jakby w tym uczestniczyć, bo to może być trudne doświadczenie też. To jak sobie myślę o tej procedurze, o której rozmawiamy, tych mini mediacji, o których tutaj mówimy tak naprawdę, to w tym momencie, kiedy sprawdzamy, jaka jest moja przestrzeń, co ja mam w sobie, czy ja mam gotowość na towarzyszenie tym osobom, mogę sobie też zadać pytanie, czy ja mam czas i przestrzeń, żeby to zrobić. Tak, kluczowe. Bo jeżeli tego czasu i przestrzeni po prostu nie będzie, to nawet z najlepszymi intencjami rozumiem, że tak jak wspomniałaś, możemy trudność raczej wywołać niż być wsparciem dla tych osób. To myślę sobie też jest trudny kontekst. W szkole, bo tutaj ta przestrzeń mi się nie kojarzy z takimi właśnie sprzyjającymi warunkami do tego, żeby się sobie przyglądać, żeby mieć na to czas. Tak, bo może być to tylko 5 minut na przykład, albo 10, nie? Więc to jest dosyć krótko na taki spokój w towarzyszeniu, w konflikcie, absolutnie. Natomiast czasami to natężenie, nasilenie jest na tyle duże, że to, co możemy zrobić, to dać empatię każdej ze stron. Takie, widzę, że jest ci trudno, bo XYZ i drugiej stronie tobie też jest trudno, bo XYZ i możemy pozgadywać i to też już może być taka pierwsza pomoc. Empatia pierwszej pomocy. I to rozumiem tak. Tak, chciałam podkreślić, bo tutaj się pojawiają też komentarze, że w szkole nie ma warunków, że to jest taka rzecz, którą można stosunkowo szybko zrobić. Słuchajcie, i danie tej empatii tym stronom może je wesprzeć, bo jak my wyjdziemy, to te osoby nadal będą miały relacje i swoją dynamikę, a bycie usłyszanym w tym miejscu przez nas, zobaczonym i jak nazwiemy to, może też oni mogą to wziąć ze sobą dalej, no nie? I jakby dalej pracować ze sobą już bez naszego udziału, ale z tą iskrą, którą
trochę tak to postrzegam, którą wróciliśmy. No dobra, czyli da się tak szybko coś zrobić. I jeszcze mam taką myśl, kurczę, żeby powiedzieć, że słuchajcie, po pierwsze pamiętajmy o tym, że właśnie nie zawsze ta przestrzeń nam sprzyja. I też może jakoś to się nie będzie udawało czasami, a czasami się będzie udawało, ale jak się nie będzie udawało, to też myślę sobie, że z taką empatią do siebie można podejść, tak? I, tak. I akceptacją tej trudności, no bo to nie jest prosta rzecz, tego, to nie jest tak, dopiero się tego uczymy, to nie jest tak, że ktoś nas wyposażył w to wcześniej niestety, ale my możemy mimo to wyposażać tych ludzi już w jakieś chociaż najmniejsze, najdrobniejsze elementy, żeby oni mogli to nieść dalej. Tak, więc zdecydowanie. I wszystko, co jest warte zrobienia, wszystko, co warte zrobienia, warto jest zrobić też nieidealnie, absolutnie. Że naprawdę w tej próbie też już może być już bardzo dużo wsparcia i nawet jeśli między tymi osobami nadal będzie jakoś trudno, które są w konflikcie, to jednak ta sama intencja i próba już jest jakoś ważna, bo to już może dać znać jakoś tak, że jesteśmy ważni, znaczy, że te osoby są ważne, które są w konflikcie i że w ogóle dzieci w klasie są ważne i brane pod uwagę. I to zdecydowanie warto sprawdzać, testować, eksplorować absolutnie. A kiedy jednak pojawia się ta przestrzeń, że mamy tą możliwość, no to zachęcam do tego, żeby przejść do tych mini mediacji, które wcale nie wymagają godziny, absolutnie nie. Oczywiście to zależy też od nasilenia konfliktów, jak długo tam się zbierało między jedną a drugą osobą, to natężenie, o którym wcześniej już mówiłyśmy. Ale to może być tak naprawdę po kilka zdań z jednej i drugiej strony, jakby ja widzę jakby po swoim doświadczeniu z własnymi dziećmi, że naprawdę nie zawsze jest potrzebne bardzo dużo czasu. Tylko też taka umiejętność i takie podchodzenie z ciekawością do tego, co się kryje pod tymi różnymi zachowaniami i słowami dzieci czy dorosłych, no ale tutaj mówimy już konkretnie między dziećmi. No dobra. Bo mogą się pojawiać takie jakieś sformułowania, on jest głupi, on jest bezczelny, on jest jakiś... I tych przymiotników może być bardzo dużo i one mogą jakieś być nawet czasami trudne do usłyszenia. Śmieję się, bo przypominają mi się różne określenia, jak moje dzieci używają. Ale tak, zaczynamy. I zaczynamy jakby od tego, z pytaniem też, kto chce zacząć. I być może pojawi się jakiś ochotnik, który chce zacząć. Ważne jest to, żeby strony, czyli dzieci w konflikcie mówiły pojedynczo, żeby dać takie zdanie też tym dzieciom, takie przekonanie, że każdy tutaj będzie usłyszany, ale kiedy mówicie jednocześnie, to ja nie mogę usłyszeć, więc zależy mi na tym, żeby pojedynczo, żebyście mówili. No i jakby ten, kto chce zacząć, słuchamy tego, co dla ciebie jest ważne i co chciałbyś, żeby, albo chciała, żeby twój kolega usłyszał. I słuchamy tego. I słuchamy małymi partiami, po zdaniu, po dwóch, żeby tych informacji nie było za dużo. I możemy zrobić stop, dobrze, to wystarczy i przechodzimy do drugiego dziecka i pytamy, a co ty byś chciała, żeby twój kolega usłyszał? I jeśli tam pojawią się jakieś takie właśnie zdania typu, bo on jest głupi, no to my, jako ta trzecia strona, mamy za zadanie sprawdzać, co tam się kryje pod tym głupi. I tu staramy się tłumaczyć te wszystkie słowa, krytyki, osądy na język potrzeb. I to może brzmieć teraz jako super skomplikowane i trudne. Macie Państwo ściągawkę w skrypcie, listę potrzeb. Zgadza się, Kasiu, że mamy tą w skrypcie, tak. I możemy sprawdzać i być może
Być może ta lista potrzeb na początku będzie jakoś taka potrzebna, tak żeby ją mieć w zanadrzu i spoglądać, a być może to będzie jakby wymagało kilku razy przeczytania i jakoś już trafi to do nas. Więc takich rundek, co chciałbyś, żeby druga strona usłyszała, można zrobić kilka razy. I po jakimś czasie, kiedy my widzimy też, że u dzieci pojawiają się jakieś właśnie rozluźnienie, być może już kontakt wzrokowy się pojawia między tymi osobami, bo to też się dzieje z automatu, kiedy jest szansa, żeby w ogóle osoby mogły wypowiedzieć to, co jest dla nich ważne. A kiedy my, jako ta trzecia strona w konflikcie, tłumaczymy ten trudny język, ten język krytyki na potrzeby, uczucia i potrzeby, no to faktycznie mogą się te osoby też usłyszeć w tym. I kiedy ta rundka przebiegnie 2-3 razy, możemy później zapytać, ok, to co chcecie z tym zrobić? Czy widzicie jakieś rozwiązania? I przy tym formułowaniu rozwiązań też możemy wesprzeć te osoby, żeby sprawdzać, czy to, co zaproponowali, jest na pewno ok dla obu stron i czy na pewno jest, może nie tyle co na pewno, ale czy jest szansa, że to rozwiązanie jest konkretne, jest jasne, jest jakoś takie w oparciu o to, jakie potrzeby wypłynęły jakby z tego konfliktu. I to jest tak w skrócie o tym narzędziu mini mediacji. Dzięki wielkie. Możecie jeszcze sobie prześledzić to krok po kroku, tak jak wspominałyśmy w tym skrypcie i zwrócić uwagę na to, co tam, no, co jest dla Was fajne, a co może być trudne, a co być może już robiliście kiedyś i warto to pociągnąć dalej, bo wyobrażam sobie, że jakby to są też rzeczy, które gdzieś tam w pracy z osobami, w tylu konfliktach, z którymi spotykamy się na co dzień w szkole, jest szansa, że po prostu już macie i wtedy to będzie prostsze i tym bardziej wtedy sugeruję skoncentrowanie się na tym, co już Wam wychodziło, żeby się raczej iść w tym kierunku, co wydaje Wam się właśnie łatwe. A potem brać się za te wyzwania, jak już poczujecie się troszeczkę pewniej. I jeszcze jedną mam myśl w kontekście nazywania tych potrzeb, że tam jest ta lista potrzeb w tym skrypcie rzeczywiście, ale też pamiętajcie tutaj... Ala fajnie w różnych momentach, jak formułowałaś jakieś takie empatyczne komunikaty jako przykłady, to gdzieś słyszałam, że szukasz tam takiego języka, który nie brzmiałby sztucznie, bo nazywanie tych potrzeb tymi słowami, które tam znajdziecie, czyli tak docieranie do sedna od razu do nich, może nie wydawać się takie też proste, no bo czasami te słowa, ja dzisiaj opowiadałam na przykład o potrzebie autonomii na webinarze dla młodzieży i przyznam, że jakoś dużo wymagało ode mnie to takiego ćwiczenia intelektualnego, żeby szukać takich sformułowań, które opisowo opowiedzą, o co w tej potrzebie chodzi. Więc też zachęcam Was do kombinowania, a najbardziej na świecie to zachęcam Was, żebyście ćwiczyli to, co tutaj w skrypcie Wam zaproponujemy, na sobie najpierw. I macie też tutaj cztery kroki, których pewnie część z Was już słyszała i można sobie samemu dawać empatię za ich pomocą w dzienniku empatycznym, albo nawet w głowie, albo opowiadając komuś o swoim wyzwaniu, o swojej trudności za pomocą tych czterech kroków, czyli obserwacja, uczucia, potrzeby i prośby. No i to nas wspiera w docieraniu do tego. Tu już jest pytanie, gdzie pobrać skrypt. Pierwsza rzecz, którą robię, to wysyłam Wam link na Google Docsie teraz, jeżeli ktoś jeszcze chce zajrzeć, ale dostaniecie je również na maile od Agnieszki, tak się z nią umówiłam, że po naszym spotkaniu ona wyśle, Agnieszka, która się z Wami kontaktowała w sprawie webinarów, ona Wam wyśle też te materiały na maila, jeżeli ktoś nie pobierze ich teraz. No dobra. Dzięki, Ala, za takie wyjaśnienie tego krok po kroku, pokazanie, za wszystkie wspominki, że to jest do zrobienia i że da się jakoś to też wyćwiczyć
i sama przyznam, będę ćwiczyć, chociaż niestety jedno z moich dzieci jeszcze nie mówi, więc wszystkie konflikty będę musiała poczekać z ćwiczeniem tego po obu stronach. Ale jakoś się też uśmiecham na samą myśl o zapytanie, czy jesteśmy potrzebni, bo też pamiętam taką sytuację, kiedy właśnie ktoś mnie tknęło, żeby zapytać, czy tam potrzeba mojej pomocy, czy coś tam, a moja starsza córka powiedziała, nie, my się tylko bawimy, nie, a ja tu słyszę, jak ta młodsza ryczy w tle i myślę sobie, zajrzę, co się wydarzyło, no i rzeczywiście okazało się, że w zabawie się uderzyła, a ta starsza już ją tam głaszcze i pociesza, ale w mojej głowie już tam one się po prostu pobiły. Więc taką też myślą chciałam się z wami podzielić, że to, co my widzimy, nie zawsze jest tym, co rzeczywiście się stało. A to zgadywanie, jak ty, Ala, mówisz, też jakąś taką dużą, słuchajcie, muszę powiedzieć, mogę się przyznać, dużą wdzięcznością i radością ekscytuje, jak Ala to robi. Bo ćwiczy trochę na mnie, jak tutaj się przygotowałyśmy i naprawdę sama obserwuje nas się sobie taką kojącą moc tej empatii, więc zachęcam Was do próbowania. Dzięki, Alu. Dziękuję, Kasiu, również Tobie. Ja jeszcze chciałam się podzielić, co w międzyczasie, znaczy teraz właściwie na koniec przyszło do mnie, coś, co bardzo zmieniło relacje w moim domu i relacje między moimi córkami, które obecnie są już nastolatkami, więc jakoś zawsze mówię, że to są nastolatki, to nie są zwykłe dzieci, to są nastolatki. Oczywiście śmieję się z tego bardzo mocno, bo jest taki stereotyp, chociaż może nie stereotyp, to po prostu biologicznie też jest oczywiste, że to jest specyficzny okres, ale tak, śmieję się do tego. Wracając do tego, co chciałam powiedzieć. Coś, co niesamowicie, absolutnie niesamowicie poprawiło relacje w moim domu, to jest to, kiedy zrezygnowałam z sędziowania konfliktów. To była absolutna, duża zmiana, że to poprawiło relacje między moimi córkami i relacje takie między rodzicami a córkami. To zdecydowanie, że takie już po dłuższym czasie w ogóle nabrały zaufania, że jeśli ja pytam o coś, to nie po to, żeby tutaj kogoś ukarać, kogoś obwinić, szukać winnego, tylko po to, żeby naprawdę wesprzeć i żeby dowiedzieć się, co jest ważne w ogóle w tym wszystkim. I ja widzę, ile spokoju dzięki temu weszło do naszego domu, więc to chciałam powiedzieć, że ten prosty zabieg, jak rezygnacja z sędziowania, już niesamowicie pomogła. Dzięki. Z takich praktycznych rzeczy jeszcze widzę tu jedno pytanie. Właśnie chciałam cię, Ola, zapytać, czy coś nam nie umknęło, ale już jedno wypatrzyłam na czacie. Dobra, to jeszcze, Ala, wrócę do tego, okej? Mówimy tu o dobrych praktykach, które możemy uczyć dzieci i młodzież. Co, kiedy jedna osoba nie obawia się konfliktu i chce o nim porozmawiać, a druga strona przeczy, iż ma z czymś problem i nie podejmuje rozmowy, zaprzecza, lecz jej postawa, zachowanie mówi coś innego. Tutaj taka arogancja, taki słowny w towarzystwie innych osób, pokazywanie wyższości i tak dalej. Jest udawany spokój i kwas, jak rozumiem, jednocześnie. Czy coś jeszcze przychodzi ci do głowy, co tutaj można było podpowiedzieć? Tak, są takie sytuacje w życiu, chociaż jak słyszę to tak bardziej widzę dorosłych w tych sytuacjach, że to są strategie dorosłych najczęściej. Aczkolwiek u dzieci, które już dużo widziały w życiu i od dorosłych, myślę, że też taka sytuacja może mieć miejsce. To już chyba dzisiaj powiedziałam, za każdym mnie też stoi próba zaspokojenia potrzeby, nie? Więc jeśli ta osoba mówi, że
nie chce, nie widzi w tym jakby sensu, nie ma żadnego problemu, jaki konflikt, ale o co chodzi, przecież wszystko jest dobrze. To może być jakiś mechanizm obronny. Tak, tak widzę, że to może być mechanizm obronny, ale jakaś próba zaspokojenia jakiejś swojej potrzeby też. I co w tej sytuacji? Możemy trochę, jeśli mamy zasoby oczywiście, podejść do tej osoby z taką ciekawością i empatią. Nie chcesz o tym rozmawiać, bo obawiasz się, co mogłoby przynieść ta rozmowa. A czy to jest o tym, że bardzo chcesz spokoju i obawiasz się, że ta rozmowa mogłaby ci tego nie dać? To jakoś tak to empatyczne zgadywanie i podchodzenie z empatią do tej osoby, to myślę, że to jest jakiś klucz. Mhm. Czyli żeby poszukać, wesprzeć tę osobę w poszukiwaniu tej potrzeby, która stoi jakoś za tym nie. No i znowu tak sobie myślę trochę o tej naszej odpowiedzialności za drugą osobę. Jeżeli ktoś obstaje przy swoim nie, no to rozumiem, że nie pozostaje nam nic innego, tylko uznać po przyjąć prostu, to. Tak, to przyjąć to. Uznać to, bo wiecie, też może być tak, że tam jest naprawdę jakaś potrzeba, którą ta osoba w ten sposób zrealizuje. I to jest jedyny sposób być może dla tej osoby w tym momencie, żeby to osiągnąć, bo wyobraża sobie, że chce ten, jak wspomniałaś, tym spokoju. To tak zgaduje, nie? Jakby nie wiem tak naprawdę, co tam jest. Ale że jak wejdzie w to, to jakby, nie wiem, może coś go wszechogarnie, albo no jakby dużo rzeczy może się spodziewać, które naprawdę nam się wydają, że się nie wydarzą i że jakby zapanujemy nad tym, że rozwiązanie teraz tego, rozwiązywanie tego konfliktu w tym momencie jest najlepszym, co może im się przydarzyć, ale te osoby, jakby ludzie wiedzą o sobie dużo, więcej niż my o nich wiemy. I ja czasami to też widzę, że jak moja córka mówi nie, och, mam taką dobrą historię, słuchajcie, jak kiedyś próbowałam mojej córce buty założyć na wyjazd i żeśmy się uparli, że ona pojedzie w tych butach. No i wiecie, co się okazało następnego dnia rano, jak już odpadły emocje, ona pojechała w tych butach, że one były za małe. I to jest dla mnie jakaś taka symboliczna historia, że to dotyczy wszystkiego o innych ludziach, że my nie mamy dostępu i czasem się w tej swojej strategii uprzemy, a nawet ta strategia mini mediacji to też jest jakaś konkretna strategia docierania do konkretnych potrzeb, więc też jakoś z taką uważnością na te potrzeby musimy ją stosować. Stąd to pytanie, jak rozumiem, o którym mówiłaś, żeby zapytać, czy oni chcą. Dokładnie. Dzięki. W tym duchu takim kończymy właśnie wolności i wiedzy o sobie i życzę wam powodzenia. Akceptacji takiej, że wszystko akceptacji. Wszystko może być, może się zdarzyć. I witamy różne rozwiązania. Tak. Dziękujemy wam bardzo też za towarzyszenie w tej dzisiejszej podróży. To była jakaś dla mnie taka ekscytująca przygoda, Ala. Dzięki za mnie również. Aktywność na czacie była taka w mojej ocenie bardzo duża, więc miałam takie poczucie, że naprawdę nie jesteśmy tutaj sami, jesteśmy razem, tworzymy tą przestrzeń, więc jak najbardziej bardzo dziękuję. Tak, o dziwo, jakby jakaś moja potrzeba takiego kontaktu i relacji też tutaj z wami dzięki temu czatowi została tak pogłaskana. Dzięki serdeczne. Dziękujemy serdecznie. Dziewczyny, dziękujemy bardzo za wspólnie spędzone 1,5 godziny. Minęło nie wiadomo kiedy. Tak się słuchało tej rozmowy i też miałam takie poczucie, że uczestniczymy w tym dużym gronie, w tej rozmowie, że nasi uczestnicy, nasze uczestniczki dodają dużo od siebie, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Na pytania techniczne jeszcze bym odpowiedziała dwa. Czy będzie nagranie z tego webinaru? Tak, oczywiście będzie i to jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej. Być może nawet już jutro. Mailem dostaniecie Państwo zarówno skrypt od naszych prelegentek, jak i również taki króciutki post-test po naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo byśmy prosili o jego wypełnienie. Nie jest to obowiązkowe, ale będzie nam naprawdę bardzo, bardzo to potrzebne.
ta wiedza, z którą Państwo się z nami podzielą. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Katarzyna Dzięciołowska, Alicja Owtarek rozmawiały o języku pokoju, jak reagować na konflikty z empatią. Serdecznie Państwu dziękujemy. Widzimy się jutro na kolejnym webinarze w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Dobrej nocy i dobrego wieczoru. Dzięki, dobrej nocy.